Dzień dobry wszystkim, nazywam się Mateusz Machalski i dzisiaj postaram się opowiedzieć o czymś takim, co nazywam świadomością litery. Prezentacja będzie w skróconym tytule o ładnych i brzydkich glifach, czyli literkach. Ale zanim w ogóle przejdziemy do rozważań, jak oceniać projektowanie i typografię, czy możemy w ogóle podzielić typografię na dobrą, brzydką, ładną, nieładną, chciałbym się zastanowić w ogóle nad genezą, czym jest typografia i czym jest litera i jakie komunikaty za sobą niesie. Po pierwsze, pewnie każdy z nas codziennie coś tam notuje, prowadzimy notatki, czasem coś rysujemy, są to różne bazgrołki. Już w tym momencie możemy zanotować coś takiego jak type character, czyli styl pisma, którym się posługujemy. Ja na przykład jako osoba z ADHD, która często ma za dużo energii, nie wiem, pisze niedbale, brzydko i zamaszyście, jakaś grzeczna osoba bardziej ułożona prawdopodobnie dba o to, żeby D, B, P, Q miało ładne brzuszki i tak dalej, żeby proporcje liter się zgadzały, czyli już na podstawie naszego pisma ręcznego, możemy zastanowić się nad tym, jaki charakter ma dana osoba. Oczywiście to nie jest jakiś mój wymysł, no bo grafologowie na podstawie kroju pisma są w stanie naprawdę nakreślić cały szkielet naszej osobowości, więc warto zacząć od tego. Jeżeli chodzi o samą typografię, ja zazwyczaj porównuję to bardziej do muzyki. Dlaczego? No, jeżeli się zastanowimy, do czego w ogóle nam służą litery w przekazie komunikatu, no to tak naprawdę sprowadzają się do tego samego, co nutki, tak? Mamy jakieś abstrakcyjne znaczki, które ktoś wymyślił, kółeczko z kreseczką, oznaczają konkretne jakieś tam dźwięki. W typografii, w alfabecie, załóżmy łacińskim, te znaki są również znakami abstrakcyjnymi, oczywiście, które przeszły bardzo długą drogę ewolucji, ale koniec końców nadal te litery to są znaczki abstrakcyjne, które gdzieś tam coś umownego znaczą. Drugą sprawą jest to, że w typografii występuje coś takiego jak dukt i rytm, czyli litery zaczynają pracować w momencie, kiedy zaczynamy czytać, czyli coś, co tak naprawdę przy projektowaniu logo albo plakatu w ogóle nie ma miejsca. I według mnie właśnie to najbardziej zbliża typografię do muzyki, czyli zaczynamy myśleć o całym rytmie liter, nie projektujemy pojedynczych znaczków, tylko myślimy o całym rytmie i kompozycji tego alfabetu, żeby on przekazywał określone emocje. Oczywiście no, nasza nowożytna typografia bazuje na tym, co powstało na kolumnie Trajana, czyli na sprytnym wynalazku Rzymian, czyli antykwie takiej szeryfowej, która w znaczącym stopniu odpowiada narzędziu, jakim jest pióro, którym kreślono takie litery. Jeżeli przyjrzymy się innym kulturom, na przykład, nie wiem, skryptowi hebrajskiemu albo arabskiemu, albo, nie wiem, pismu z kmerskiemu, zobaczymy, jak narzędzie definiuje charakter litery, tak? Czyli w każdym kręgu kulturowym narzędzie, które ewoluowało i którym zapisywaliśmy nasze myśli, bardzo mocno wpływa na formę litery. Na przykład w alfabecie łacińskim mamy tu piękną kapitałkę E. Widzimy ruch pędzla, który wyznacza szeryfy, który wyznacza różne grubości. Jeżeli byśmy porównali to na przykład z alfabetem hebrajskim, okazałoby się, że kierunek trzymania pióra jest zupełnie odwrotny. Jeżeli chodzi o to, kto w ogóle odpowiada za projekty liter, to często ludzie się w ogóle nie zastanawiają. No myślą, że literki po prostu są, no nie mówię tu o grafikach, ale o zwykłych użytkownikach typografii, na przykład w Wordzie. I myślą, że no, osoba, która robi już coś tak nudnego jak kreślenie liter, pewnie waży 200 kilo, kolekcjonuje Pokemony i zajmuje się jakimiś idiotycznymi rzeczami w życiu. I generalnie no, też mi się tak wydawało, zanim nie zacząłem się tym zajmować. I okazało się, że środowisko typografów jest niezwykle ciekawą i otwartą społecznością. Jeżeli chodzi o samą rolę liter dla projektantów, według mnie to jest taki rodzaj medium do ekspresji i wypowiedzi artystycznej, identyczny jak dla malarza płótno i farba, czy dla muzyka, nie wiem, wiolonczela i nuty. Oczywiście za krojami pism stoją różne historie i fajny termin wprowadził Martin Major, który mówi type of the typeface, czyli osoby, które stoją za projektami krojów pism. Tutaj na zdjęciu mamy taką bardzo patologiczną postać, no Monotype do dzisiaj ma gigantyczny problem sprzedając projekty Erika Gilla, ponieważ no, był osądzany o bardzo niecne czyny. No i zdecydowanie nie był pozytywną postacią, jednak no, jego dzieła przetrwały i do dzisiaj chętnie używamy bezszeryfowej antykwy tego projektanta. Jak powstaje w ogóle krój pisma? No, sprawa generalnie jest banalna, no bo co, no, zaczynamy tak samo jak w przypadku znaku. No, musimy oczywiście mieć na początku brief i jakieś założenie, ale sama techniczna strona no, wygląda tak jak na obrazku, czyli szkicujemy, wrzucamy to wszystko do programu, takie jak Glyphs albo FontLab, czyli każda literka jest przyporządkowana pod konkretny Unicode, który określa jej położenie w alfabecie. Następnie pracujemy nad masterami, czyli trzema skrajnymi odmianami, a pomiędzy wszystko możemy wyinterpolować, czyli wygenerować sztucznie, oczywiście mając nad tym kontrolę pełną w programie. Potem dochodzi etap korekt i przeróbek,
aż dochodzi do najwspanialszego momentu, czyli generowania fontu. No i potem już się zaczyna prawdziwe życie, czyli to, co typografowie lubią najbardziej. Oczywiście dużo osób myśli, że sprzedając typografię, no to wiadomo, efekt kropelkowy, to pewnie typografowie mają jakieś niebotyczne sumy. I tak i nie, no patrząc na MyFontsie, na pewno jesteśmy w stanie rozpoznać, kto jeździ Ferrari, a kto Oplem, i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ale też niestety to jest bardzo niewdzięczny rynek, ze względu na to, że czasami typografowie potrafią siedzieć, nie wiem, po 5, po 10 lat nad krojem pisma. Nagle, kiedy to trafia na marketplace typu MyFonts, okazuje się, że użytkownicy i tak wybiorą kolejną przeróbkę Brandon Groteska czy Helvetiki, a jego projekt ląduje w śmietniku, no i wtedy się musi poważnie zastanowić, co dalej. Ale okej, czy w ogóle możemy oceniać projektowanie według klucza ładne, brzydkie i czy to w ogóle ma sens? No, jak się nad tym zastanawiałem, to na początku stwierdziłem, okej, no jadąc tutaj do Torunia widziałem jakieś piękne reklamy, nie wiem, targów pierogów w Zgorzelcu czy jakichś innych wątpliwej jakości imprez, które były tragicznie zaprojektowane, ale doszedłem do wniosku, że jednak tutaj siedzą profesjonalni graficy, więc będziemy rozmawiać tylko o dobrym projektowaniu. I doszedłem do wniosku, że oczywiście nie da się dziś tak oceniać projektowania. Żeby to bardziej przyjaskrawić, doszedłem do wniosku, że warto to zestawić z muzyką i że to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli, nie wiem, porównać, czy Rachmaninow jest lepszy, czy Chopin jest lepszy. No, generalnie nie rozgraniczamy już tego na polu, czy któryś z nich jest lepszy, bo uważamy, że obydwaj byli genialnymi kompozytorami. Więc to jest sprawa gustu. Drugą sprawą przy ocenie projektowania jest cały proces. No tutaj mamy obraz, pewnie niektórzy kojarzą Rodko, takiego malarza. No, wiele komentarzy, jak była wystawa w Muzeum Narodowym, świadczyła no, o lekkiej ignorancji ludzi, którzy twierdzili, że przecież nawet dziecko może namalować takie obrazy jak Rodko i w ogóle to, że osiągają ceny x milionów dolarów, jest idiotyczna. Ale dochodzimy tutaj tak naprawdę do sedna sprawy, że często przychodzi nam bardzo łatwa ocena różnych projektów bez znajomości kontekstu i żeby to bardziej pokazać. Nie wiem, no podejrzewam, że nikt by nie miał tu problemów na sali z zapisem E równa się MC kwadrat, ale prawdopodobnie nikt z nas po zapisie pustego równania nie dostałby żadnej nagrody Nobla, ani nie zostałby wyróżniony przez środowisko naukowe. Dlaczego? No bo generalnie w projektowaniu liczy się cały proces projektowy, a nie efekt finalny, czyli to, w jaki sposób dochodzimy do projektu i to tak naprawdę świadczy o jakości. Jeżeli chodzi o kontekst typografii, to ja znalazłem taki fajny mem, gdzie zanimizowano kroje pism, czyli mamy pięknego owczarka niemieckiego zestawionego z Helvetiką, mamy Eurostile z jakimś tam buldożkiem, na koniec ulubieniec, czyli Comic Sans z jakąś taką poczwarką zabawną. Co to nam mówi o typografii? No, samo zestawienie ze zwierzętami i generalnie jak rozmawiam z ludźmi, to bardzo korelują te kroje z wybranymi pieskami, pokazuje nam, że typografia może nieść za sobą komunikat. No zaraz przejdziemy do właśnie tego, co oprócz kształtu literek może się wydarzyć. Na górze mamy, nie wiem, tam jakiegoś Trajana, na dole Gotham, tak, czyli no, myślę, że jednoznacznie każdy by ocenił, który krój nadawałby się do tradycyjnego przekazu, który do nowoczesnego. Drugi przykład, no, ostre liternictwo bazujące na trójkątach i geometrii, na dole Cooper, bazujący na piśmie flamastrowym, no chyba też nie mamy wątpliwości, że no jeden krój będzie budził w nas zimne emocje, drugi ciepłe. No to jest trochę taka synestezja po prostu, no bo niezależnie od przekazu, krój już niesie nam jakiś przekaz. Inną sprawą jest to, że kroje pism, oprócz niesienia ze sobą emocji, to zresztą udowodnili ostatnio taki zespół powołany przez Microsoft, który oceniał, jak krój pisma wpływa na wiarygodność komunikatu. Okazało się, że ja zawsze na wykładach pokazuję taki slajd i mówię o tym, no, że wiadomo, że jeżeli będziemy mieli na wirtualnej Polsce nagłówek takim headline'owym krojem, no to na pewno wszyscy uwierzą w newsa i nie wiem, jak będzie informacja o tym, że jutro uderzy kometę w ziemię, no to prawdopodobnie złożona takim geometrycznym krojem, zaczniemy myśleć, a może faktycznie, natomiast taką jakąś takim dziwolągiem prawdopodobnie uznamy, że to jakaś bzdura i nic ważnego. Okazało się, że jest wręcz odwrotnie. W Microsoftie udowodniono, że ludzie przy brzydkich krojach zaczynają się dłużej zastanawiać i finalnie ich ocena padała na to, że właśnie składanie takim krojem informacji służy jakby uwiarygodnieniu jej. Kolejna sprawa to, jak krój pisma koreluje z treścią. Po lewej stronie mamy Comic Sansa, po prawej Trajana.
Podejrzewam, że większość z was, no, jakby jeszcze nie przeczytała treści, stwierdziła, że to po prawej będzie czymś poważniejszym. Natomiast po lewej stronie mamy obronę Sokratesa Platona, a po prawej jakiś wycinek piosenki Disco Polo złożonej Trajanem, która od razu nabiera zupełnie innego charakteru wyłącznie przez krój. Czyli widzimy, że sam przekaz wizualny jest bardzo mocno powiązany z literą i litera tak naprawdę nie służy w projektowaniu krojów do tego, żeby robić ładne literki, tylko bardziej, żeby robić literki, które będą korelowały z konkretnym przekazem. No dobra, to już coś wiemy o kontekście typografii, to gdzie i jak kupujemy fonty, no bo też na tym się miała skupiać prezentacja. Oczywiście tych marketplace'ów mamy bardzo dużo. Najpopularniejszy to MyFonts, gdzie mamy w tym momencie ponad 130 tysięcy dostępnych krojów pisma. Oczywiście możemy się zastanowić, czy to ma w ogóle sens, taka ilość fontów, no ale wystarczy wejść, nie wiem, na katalog IKEA i zobaczymy, że nie wiem, jest 150 modeli krzesełka do kupienia, tak? Czyli no, mamy szeroki wybór, to dlaczego w świecie typografii miałoby być inaczej? MyFonts jest trochę takim sklepem mięsnym, w którym pośród jakichś burgerów i wołowiny 8% nagle może nam się uda znaleźć jakieś wegańskie parówki, które są bardzo dobrej jakości, no ale większość to jest no niestety niskiej jakości typografia, często wyrzucana przez amatorów, no ale tak jak mówię, no, jakiś tam mini procent to są projekty doświadczonych osób. Oprócz MyFontsa wydaje mi się, że największym sklepem i miejscem dystrybucji fontów jest portal chomikuj.pl. Oczywiście chciałbym was bardzo przestrzec. Chciałbym was bardzo przestrzec przed kupowaniem w tym sklepie, ponieważ no, artyści niestety nie dostają z tego żadnych pieniędzy. Natomiast no, budzi to poważne konsekwencje prawne. No, tutaj można przypomnieć kampanię Baracka Obamy ze słynnym plakatem Hope złożonym Gotham. No, okazało się, że niestety chłopcy nie wykupili licencji, co po prostu no, spowodowało karę wielomilionową, dolarową na rzecz typografii.com. Inna sprawa z naszego podwórka to na przykład Partia Polska jest najważniejsza. Przez przypadek użyła fontu, który się nazywał Empik Pro w swojej komunikacji. Też się nikt nie zastanowił, że może coś jest nie halo i może lepiej zmienić krój, no ale też niestety poszła dodatkowa kara. Trzecią sprawą jest to, że domy typograficzne, czyli te miejsca, gdzie pracują ci nudni typografowie, coraz częściej inwestują w jeszcze bardziej nudnych ludzi, czyli prawników, którzy siedzą i zajmują się tylko tym, żeby wyłudzać licencje od ludzi, czyli patrzą, o, użyli tego fontu, no to dzień dobry, poproszę przesłać licencję. Nie ma licencji, no to pismo przedsądowe i jazda, więc no, trzeba uważać, no, lepiej używać krojów z darmowych źródeł niż kradzionych. Nowości, jakie wchodzą na rynek, to jest na przykład platforma FontStand. Pewnie wielu z was słucha już dzisiaj muzyki ze Spotify'a, nie musimy wchodzić na torrenty i ściągać muzyczki, bo za jakąś niewielką opłatą możemy sobie legalnie słuchać ulubionych kawałków. FontStand jest czymś w rodzaju Spotify'a, gdzie wynajmujemy fonty, czyli opłacając stałą jakąś tam, możemy wybrać dwa sposoby, albo płacimy miesięcznie za fonty i używamy sobie jakiejś tam ilości, albo po prostu wynajmujemy konkretny font na jakiś tam okres czasu, co jest przydatne, załóżmy, nie wiem, realizujemy ID dla festiwalu jakiegoś filmowego, które przez jakiś czas tylko trwa, więc wynajmujemy font na miesiąc, co dzięki czemu płacimy małą sumę, a po prostu nie mamy tego problemu, co na MyFont się, że wydamy $300 na krój, a potem użyjemy go 3 razy. Inną sprawą są małe domy typograficzne. Oczywiście małe nie oznacza gorsze, a myślę, że nawet lepsze niż MyFonts, czyli pracownie, które się skupiają na produkcji i retailowych fontów, które trafiają do sprzedaży i customowych, na przykład Commercial Types Christiana Schwarza, czyli takie pracownie, które po prostu no, mają mniejszy zestaw fontów niż MyFonts, ale mamy spokój, ponieważ to są profesjonaliści, którzy no, przetestowali te kroje na bardzo wiele sposobów. Oczywiście dzisiaj ten sposób dystrybucji jest tematem poważnej dyskusji w świecie typografii, w jaki sposób jeszcze możemy sprzedać fonty. Kiedyś no to było banalnie, szliśmy do drukarza, kupowaliśmy po prostu kasztę z czcionką, do widzenia, go nie interesowało, ile kupujemy. Natomiast no, rynek wiadomo, że się rozwija, jest coraz bardziej chętny, żeby wyciągać z kieszeni grafików pieniądze, dlatego powstają nowe licencje. A wielu typografów się z tym nie zgadza i wymyśla nowe sposoby licencjonowania. I tak na przykład David Jonathan Ross wymyślił coś takiego jak Font of the Month Club. Na czym to polega? Jonathan Ross przygotowuje co miesiąc jeden krój, wy płacicie $6 miesięcznie i macie dostęp do coraz większej biblioteki fontów. Osoby, które na przykład dziś dołączą do programu, jeżeli będą chciały użyć fontów miesiąca z poprzednich edycji, muszą zapłacić podwójną cenę, czyli jest w miarę fair, no, ci co zaryzykowali wcześniej mają więcej, ci co wchodzą później mniej, więc no, fajna sprawa, no bo co miesiąc dostajemy nowy krój. Są to zarówno kroje displayowe, jak i tekstowe, więc no, polecam waszej uwadze. Ostatnim miejscem jest oczywiście Google Font. I
wbrew powszechnej opinii, to nie jest żadne narzędzie, które ma wykończyć finansowo typografów. Wręcz odwrotnie, Google pompuje gigantyczne pieniądze w rozwój swojej biblioteki. Dzisiaj mamy już tam ponad 900 różnych rodzin krojów pism. Oczywiście od świetnych projektów, takich jak Roboto, Lato, po jakieś takie mniej udane realizacje. Ale jaki jest problem z Google Fontsem? No, jego dostępność. Generalnie wyobraźmy sobie, że wychodzi w tym samym czasie płyta Drake'a, A$AP Rockiego, nie wiem, Kanye'ego West, i Beyoncé i nagle na wszystkich są te same bity. No, chyba byśmy stwierdzili, kurczę, coś tu jest nie tak. No, w jakim sposób, dlaczego różni artyści używają tych samych bitów? No i coś takiego dzieje się z typografią. No, ile możemy oglądać kolejnych identyfikacji z użyciem Lato? No, jak świetny ten projekt by nie był, to nawet Łukasz Dziedzic twierdzi, że no, trochę się stał ofiarą własnego sukcesu, że popularność Lato po prostu zaczyna je zgniatać, no bo jest absolutnie wszędzie, niezależnie czy mamy ogłoszenie parafii o kolędzie, czy nie wiem, koncert death metalowy w Inowrocławiu, no wszędzie będzie Lato. No i tak już niestety jest, więc no Google Fonts są fajne, ale też trzeba to jakoś tam dozować. Dobra, a jak oceniać jakość fontów? Ja tutaj dałem przykład takiego jakiegoś szkaradnego Quasimoda, który był jednym z moich pierwszych projektów typograficznych, ale na tym projekcie do dzisiaj widzę, jak ludzie kupujący kroje patrzą na banerki. Głównym problemem platform typu MyFonts i tak dalej są kolorowe banerki, które nas nęcą zakupem fontów, wypisując tam high quality fonts, coś tam, a okazuje się, że w tej paczce no, mamy bardzo amatorski projekt, no ja niestety dołożyłem do tego swoje 3 grosze też handlując wątpliwej jakości to towarem, no ale to było na początku kariery, więc mam nadzieję, że mi wszyscy wybaczą. Więc Korpo było bardzo słabym projektem, ale zrobiłem te banerki, dorysowując jakieś różne rzeczy, żeby pokazać, jaki ważny był ten proces projektowy. Okazało się to hitem, dużo osób to kupowało, no ja do dziś muszę się wstydzić tego i oglądać i wycierać krew z oczu, że ktoś tego jeszcze używa, bo po prostu no niestety banerek mu przysłonił oczy. Jeżeli chodzi o ocenę fontów, wiadomo, no możemy oceniać ich jakieś tam cechy, czy ma fajne szeryfy, czy ma dobre, czy ma fajne, nie wiem, łączniki w G, terminale i jakieś tam kerningi i tak dalej, i tak dalej. No tego nie potrzeba fachowej wiedzy, dlatego ja zachęcam zawsze, żeby sprawdzać sobie kroje pism po prostu w testerach, czyli wpisujemy różne słowa, patrzymy, czy są pokernowane litery i czy to wszystko działa jak należy, no bo można się naprawdę ostro naciąć. Drugą sprawą są projekty, które mają wybrakowany zestaw znaków, czyli na przykład ściągamy z MyFontsa krój za ciężkie pieniądze i okazuje się, że typograf zapomniał o literce on albo e i musimy się potem bujać, dorabiać albo pisać i prosić o doprojektowanie znaku. Kolejną rzeczą, po której można ocenić dobry font, jest to, co on tam ma w środku, czyli Open Types Features. Jak widzicie, no, kroje, które dzisiaj powstają, mają bardzo dużą ilość funkcji zecerskich, które pomagają przy jakby wzbogaceniu projektu o jakieś kolejne walory estetyczne, ale nie tylko. Są to często cyfry nautyczne, cyfry liniowe, jakieś tam superskrypty, subskrypty, alternatywne znaki, nie wiem, jakieś historyczne ornamenty, zestawy rączek, ale także zupełnie utylitarne historie, jak na przykład rozdzielenie form, na przykład, nie wiem, literki S Cedilla, która inaczej wygląda w rumuńskim, a inaczej w mołdawskim, tak? Czyli no, warto sobie sprawdzać po prostu, co ten kotek ma w środku i czy warto to kupić, czy będziemy mogli tego fajnie użyć. Oczywiście w krajach displayowych możemy również oceniać jakby inwencję twórczą autora, czy krój jest fajny, czy będzie się nadawał do plakatów i czy jest na tyle charakterystyczny, żeby po prostu wykorzystywać go w projektach. Ale generalnie ja uważam, że dobrym kluczem do wyboru typografii, ze względu, że ona dużo kosztuje, jest to, czy faktycznie będzie działała jak taki szwajcarski scyzoryk przysłowiowy, tak? No szwajcarskim scyzorykiem najpierw możemy, nie wiem, tam zobaczyć coś pod lupką, potem otworzyć puszkę sardynek, potem wino, potem obciąć gałązkę na ognisko i tak naprawdę no 10 rzeczy w jednym. No i fajnie generalnie kupować kroje, które nam się przydadzą nie jeden raz, ale których będziemy używać. No dlaczego? Dlatego, że kroje, podobnie jak, nie wiem, kolorystyka, której używamy w naszych projektach i tak dalej, świadczą o naszym warsztacie projektowym i też budują nasz charakter wizualny jako grafików. Dobra, ale po co nam kolejne kroje? No tak jak przed chwilą mówiłem, mamy ponad 130 krojów na samym głupim MyFontsie, więc czy w ogóle my potrzebujemy kolejnych krojów pisma? No z tym sytuacja ma się tak jak z tą wspomnianą Ikeą. No, generalnie krzesło też od dawna ma, nie wiem, 4 nogi albo czasem jest na jednej nóżce rozkloszowanej na dole, a jakimś cudem cały czas potrzebujemy nowych krzeseł. No można się zastanowić po co, no przecież był jakiś wzór z lat 20, który działał, to może go zostawmy. No z typografią jest generalnie
podobnie. I żeby o tym opowiedzieć, tu ściągnąłem taki screen Onetu, żeby było śmieszniej, to tak wyglądał Onet niecałe 10 lat temu. Więc widzicie, jaką gigantyczną drogę jakby przebył web design przez ostatnie parę lat. Jakbyśmy rozebrali w ogóle web design na części pierwsze, to tak naprawdę w 90% składa się z kontentu foto albo ilustracyjnego i właśnie z typografii i z mikrotypografii, czyli tych wszystkich kreseczek, bzdurek, które budują nam charakter wizualny projektu. No, kiedyś te wszystkie strony wyglądały identycznie, no bo można było używać, załóżmy, paru systemowych krojów. Dzisiaj no, mamy pełen wachlarz możliwości. Kolejne kroje pomagają nam też w komunikacji wizualnej, ponieważ jeżeli przejrzymy sobie jakieś duże firmy, ja tu dałem EasyJeta, który używa no czegoś bardzo samplowego, czyli właśnie tego Coopera wcześniej wspomnianego, to dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę sam kolor i typografia są w stanie zbudować skuteczną komunikację wizualną. Jeżeli zobaczymy na reklamy EasyJeta na lotnisku, no to tak naprawdę no tam mamy tylko tego nieszczęsnego Coopera, kolor pomarańczowy i to jest wszystko. I ta identyfikacja jakoś działa i daje się rozpoznać spośród innych linii lotniczych, czyli no EasyJet sobie używa za friko literki, ma super komunikację, a równolegle Katar wydaje 2 miliony euro na korporacyjny krój. Więc no to też jest ciekawostka, że można i tak, i tak. Ale dobra, no przejdźmy do czegoś aktualnego. Jak te literki sobie hulają w świecie brandingu? Pewnie wielu z was ostatnio słyszało o kolejnych customowych rodzinach, które powstawały na zlecenie jakichś dużych korporacji. No tutaj mamy Netflix, Sansa, tu mamy jeszcze kilka. I przedwczoraj, czy jakoś tak, na Spider's Web pojawił się jakiś taki idiotyczny artykuł a propos tego, dlaczego wszystkie firmy wyglądają identycznie. Na początku no, podejrzewam, że większość z was tak popatrzy i kurczę, no faktycznie coś w tym jest, że wszystkie firmy, no według mnie nie do końca, no bo po pierwsze, Spider's Web wybrał tak naprawdę tylko firmy z branży IT. No to podejrzewam, że jeżeli byśmy wybrali tylko garmażerie mięsne, no to by się okazało, że one się też posługują jakimś konkretnym krojem pisma. Jakbyśmy wybrali ślusarzy, to by się okazało, że też, firmy budowlane też. Czyli no, gdzieś mamy po prostu w głowie utarty już schemat, jak powinien wyglądać krój pisma dla branży IT. No to jest trochę tak jak z ubraniem. No, jak wyobrażamy sobie prezesa w banku, to podejrzewam, że większość z was wyobrazi sobie gościa w garniturze, a nie chłopaka w dżinsach i w t-shircie, no bo taki mamy gdzieś tam już ugruntowany kulturowy kontekst bankiera. Jeżeli chodzi o te kroje, oczywiście z jednej strony można powiedzieć o jakimś trendzie w branży IT, że wszystkie zmierzają w jednym kierunku bezszeryfowych, geometrycznych krojów. Z drugiej strony, czy przypadkiem nie jest tak, że te wszystkie brandy po prostu już są na tyle silne, że sam zestaw liter, czy nie wiem, F, A, C, E, B, O, OK, już sprawiają, że odróżniamy tą firmę i tak naprawdę Facebook broni się sami, nie potrzebuje już żadnej typografii. Podejrzewam, że nie wiem, czy ktoś jest na sali, kto przez przypadek próbował z Facebooka zamówić Ubera albo na Lenovo słuchać Spotify'a. Nie wiem, czy są takie osoby, czy nie. No jakoś tak nie widzę. Czyli raczej nie wprowadza nas to w błąd komunikacyjny, że te firmy posługują się podobną typografią. Co to nam mówi? No to, że tak naprawdę dzisiaj branding już dawno skończył z tym, że logotyp to jest baza komunikacji. Logotyp tak naprawdę jest jakimś wierzchołkiem góry lodowej, a wszystko inne rozgrywa się w samej komunikacji wizualnej. Tak naprawdę użycie przez te wszystkie firmy podobnych krojów o niczym nie świadczy. Według mnie większym problemem jest to, że te kroje są niebezpiecznie podobne, a każdy z nich jest customową literą. Czyli może to doprowadzić do sytuacji, że zaraz zobaczymy takiego Subwaya i taką Coca-Colę, która też sobie pójdzie i zrobi customa, który będzie wyglądał identycznie. No to w takim razie, jeżeli to kosztuje miliony, takie custom fonty, no to po co te firmy to robią? No po pierwsze, robią to dlatego, żeby zaoszczędzić pieniądze. Tak jak mówiłem, no ten rynek fontowy, firmy takie jak Monotype cały czas kombinują, jak tu wyłudzić jeszcze z kieszeni więcej dolarów. Wymyślają kolejne licencje i takie technologiczne giganty muszą płacić olbrzymie sumy za licencje. Dlatego firmie bardziej opłaca się kupić, nie wiem, customa za milion euro, niż płacić kolejne lata jakieś dziwne licencje, ponieważ MyFonts ma takie widzimisię. Drugą sprawą jest to, że custom fonty powstają po to, żeby odróżnić jeszcze bardziej markę od innych. No tak jak mówiłem, no, dzisiaj komunikacja wizualna coraz bardziej operuje na literach i tak jak wspominałem o tym kontekście liter, mogą nieść za sobą bardzo dużo informacji. Dobrym przykładem fajnych customów jest właśnie Empik Łukasza Dziedzica, czyli krój, który też jest geometrycznym bezszeryfem, ale jednak się wyróżnia spośród tych wszystkich Facebooków i innych projektów, a cała komunikacja Empiku jest tak naprawdę oparta tylko i wyłącznie o ten krój z tym charakterystycznym i z przecinkiem, czyli tak naprawdę no, sprowadzono to wszystko do prostych layoutów i jednego kroju. Innym przypadkiem fajnego customa jest to, co zrobiło Louis Vuitton Moët Hennessy, czyli Parachute, które przygotowało bardzo ostrą, taką szeryfową antykwę, która sobie hula teraz w całym brandingu tej marki, no, z dużym powodzeniem, raczej nie do pomylenia z innymi krojami. Czy ostatnia taka nowinka, IBM Plex.
IBM jest również firmą z segmentu przecież IT, a jakimś cudem no, powstała świetna litera, która naprawdę zmienia o 180 stopni sposób myślenia o bezszeryfowych krajach. Przez firmę Blue Monday zaprojektowana została od razu okrzyknięta nową Helvetiką i faktycznie, no, jak sobie przejrzymy strony, to w moment przebiła rekordy wyświetleń na Google Fonts, pomimo tych wszystkich takich bardzo odważnych detali, jak podwójne G, jak jakieś takie podłamania w literce F czy L. Dobra, ale przejdźmy do wartościowania w projektowaniu, no bo już wiemy mniej więcej, jakie tam te customy występują, jakie literki i czy my w ogóle możemy oceniać projektowanie, dobre projektowanie w jakiś sposób. Po lewej stronie mamy świetnego niemieckiego projektanta Wolfganga Beinarta, który generalnie szczyci się precyzją, wyborem najróżniejszych, ciężko dostępnych, egzotycznych papierów, no, że to wszystko jest takie wyczute po prostu co do nanometra. Po prawej stronie Eike Kuniga, który też również niemieckiego projektanta z Berlina, który tak naprawdę w swoich projektach operuje głównie bardzo prostym groteskiem w opcji condensed. I tak naprawdę, jak się patrzymy na ten przykład, zastanawiam, czy my w ogóle możemy ocenić, który z tych projektantów jest lepszy, no bo i Wolfgang Beinart, i Kunig osiągnęli naprawdę mistrzostwo w swoich dyscyplinach i tak ciężko nam wyrokować, kto z nich pracuje lepiej. To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli ocenić, nie wiem, wszystkie samochody Skody, całą flotę naraz. No nie da się, no bo generalnie, jeżeli będziemy się zastanawiali, do czego nam jest ten projektant potrzebny, no to będzie trochę jak z tymi samochodami. No SUV będzie spoko, jak jedziemy na działkę z psem i spotkać się ze znajomymi, natomiast na miasto dużo lepiej będzie nam kupić jakiegoś kompakcika małego, który sobie po prostu wszędzie zaparkuje, czyli to jest bardzo ważny kontekst w projektowaniu, właśnie to, do czego to będzie użyte. Żeby to jeszcze bardziej uwypuklić, wrzuciłem takiego bardzo szalonego projektanta, którego prawdopodobnie znacie, Ludwik Baland, który odpowiada między innymi za identyfikację wizualną Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, który od początku swojej twórczości podważa wszystkie możliwe kanony w projektowaniu, a jakimś cudem uważamy, że to jest wszystko dobre, tak? Czyli z jednej strony on robi wszystko źle, nie tak, no bo podejrzewam, że jakby ktoś przyszedł na pierwszym roku i pokazał pani od typografii taki projekt, no to by się złapała za głowę i stwierdziła, że no tak nie może być, przecież to jest nieczytelne, przecież tu nachodzi wszystko na siebie, no jakim cudem. Podobnie z krojem pisma, no również jego projekt pisma Stanley, który jest hołdem dla Stanleya Morrisona, autora Times New Romana, wydaje się naprawdę ostro pojechany. Jest to krój, który bazuje na proporcjach i charakterze Timesa, ale przerzuconego po prostu w nasze współczesne czasy. Widzimy różne odważne jakieś tam wyciągnięcia w literce N, charakterystyczny środek w literce E, bardzo dziwaczną kursywę, ale w jakiś sposób to wszystko działa. Dlaczego w ogóle tak się dzieje, że ludzie zaczynają robić brzydkie projekty? No bo to też jest zastanawiające, że nagle no przecież fajnie by było, żeby wszystko było ładne, klasyczne i tak dalej. No dlatego, że cały czas podążamy za kolejnymi modami, projektanci chcą cały czas podważać kolejne kanony. No i to jest mniej więcej to samo, co dzieje się w świecie mody, czyli mamy na przykład markę Vetements, która opublikowała parę tygodni temu kolekcję na nowy sezon. No, dom mody, gdzie kurtki kosztują po 8 tysięcy złotych, no, a tak wygląda sesja, tak? No, prawdopodobnie gdybyśmy nie wiedzieli, że to jest Vetements, zastanawialibyśmy się, o co tu tak naprawdę chodzi, czy to jest gazetka Tesco, czy te spodnie mogę kupić na dziale z pomarańczami, czy z nabiałem, a okazuje się, że to są turbo drogie ubrania. No i to powoduje, że możemy się zastanawiać w ogóle nad kontekstem tej mody i w jaki sposób to się odbywa, że nagle wszystko jest cacy, a ktoś wpada na taki pomysł jak Vetements i w ogóle wywraca wszystko do góry nogami i nagle mówi, dobra, to dzisiaj czerwone spodnie ze Skyu to jest to, co jest top. No, to jest mniej więcej ten case, co z Ludwikiem Balandem, który nagle przyszedł, powiedział, dobra, dzisiaj, od dzisiaj wszystko, co będzie antydesignem, będzie spoko. Jeżeli chodzi właśnie o ten kontekst typografii, warto się zastanowić, że typografia rozwija się równolegle z innymi dyscyplinami, ogólnie z życiem ludzkim. Zobaczmy telewizor z lat 20. i krój Ani Wieluńskiej, który również nawiązuje do tamtej epoki. Podejrzewam, że jakby Mediamarkt używał lombardów w gazetce reklamującej nowy telewizor, jakiś OLED, 10K, coś tam, no to byśmy zastanawiali się, o co chodzi, no bo ten krój absolutnie nie pasuje do nowych technologii i do nowoczesnych telewizorów. Podobnie samochód z lat 20., a obok krój z lat 20. Zobaczcie, no generalnie Audi ostatnio zrobiło nowy krój, Skoda zrobiło nowy krój, wszystkie są generalnie geometrycznymi groteskami. Można by powiedzieć, no, że to jest ta sama parafia, no a okazuje się, że jednak w tym kroju jest dużo jakichś takich archaizujących detali, podobnie jak w tym samochodzie. No wiadomo, że się uśmiechniemy, jak taki przejedzie po ulicy, no, ale nie wyobrażamy sobie, żeby podczas, gdy wszystkie inne dyscypliny się rozwijają, to żebyśmy cały czas jeździli takimi bryczkami.
to dobry przykład tego, jak ostatnio Formuła 1 zmieniła logotyp. No pewnie wszyscy widzieli, jaka była afera, jak wszyscy stwierdzili, że no nie, no klasyki się nie tyka, no i że to już jest krok za daleko i tu mamy ten nowy logotyp Formuły 1. Ale to jest też istotna kwestia właśnie w dyskusji na temat tego, jak można dotykać klasykę. Zobaczcie, że jakoś nie słyszałem buntu fanów motoryzacji, a dlaczego Formuła 1 gdzieś tak wygląda, czemu te samochody nie jeżdżą cały czas identycznie? No bo jest rozwój. Tak samo ciężko wymagać od logotypu, jeżeli wszystko się zmienia, żeby był identyczny przez kolejne 50 lat. Dlatego uważam, że Formuła 1 zrobiła naprawdę duży krok naprzód i że za parę lat po prostu nikt nie będzie mógł patrzeć na stary logotyp Formuły 1. Tu jeszcze jeden przykład, pewnie niektórzy was kojarzą, królewnę Quayar, która została uznana za ideał piękna w Persji na początku XX wieku, tutaj po lewej. Po prawej mamy zestawienie z Miss Iranu z tego roku, tak? Czyli widzimy, że ten kanon piękna i w ogóle oceny tego, co jest ładne, a co jest brzydkie, ulega cały czas zmianom i tak naprawdę nie da się tego zatrzymać. Podobnie jest właśnie z modą, na przykład, żeby jeszcze przejaskrawić ten przykład z typografią i z tym, jak bardzo dotyka ona mody. Po lewej stronie Riccardo Tisci z Givenchy, po prawej projekt Jonathana Bernbrooka. Obydwoje w tym samym momencie mniej więcej zainteresowali się jakimiś takimi okultystycznymi symbolami, które zaczynali wplatać. Oczywiście Riccardo zaczął to wplatać do kolekcji w formie jakichś tam printów na bluzy czy naszywek. Natomiast Jonathan Bernbrook zrobił krój, który bazował na jakiejś typografii z księgi o czarnej magii. O co z tym wszystkim chodzi? No, wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaj buntu, który co jakiś czas wraca i zaraz przejdziemy do takiego, według mnie, koła, które cały czas po prostu cyrkluje i zjada własny ogon. I ostatnio trafiłem na taki śmieszny podcast, znaczy fajny podcast Grega Albrechta, który przeprowadził wywiad z Maciejem Żakowskim, który odpowiada za budowanie marek w firmie Planoja. I Maciek powiedział, że generalnie zasadniczo klasy ekonomicznej od pierwszej klasy zupełnie nic nie różni, że jak wsiadamy do samolotu, to klasa ekonomiczna idzie sobie w klapkach z żulówką, potem biznes klasa idzie sobie z neseserkiem w garniturze, a potem pierwsza klasa również idzie z tą żulówką i w klapkach. I o co z tym chodzi? No, że generalnie zasadniczą różnicą jest to, że w tej klasie ekonomicznej, załóżmy, spotkamy kogoś w klapkach i w sandałach, natomiast w tej klasie w pierwszej nagle pojawi się podobnie wystylizowana osoba, tylko nagle te klapki jednak będą Supreme, będą kosztowały $1200, nagle te skarpetki też będą jakiejś jeszcze innej firmy. Czyli widzimy, że cały czas gdzieś to wraca i żeby to bardziej uwypuklić, wydaje mi się, że kluczowe jest zrozumienie zasad, a potem ich łamanie. To się dzieje cały czas i dla przykładu no, możemy zobaczyć projektanta Davida Carsona, który tak naprawdę cały czas redefiniuje design, robi wszystko po prostu tak brzydko, jak się tylko da, zaprzeczając wszelkim prawom, po prostu, które wyniósł ze swojej szkoły, kiedy się uczył w Szwajcarii. Widzimy tu znowu ujemną interlinię, jakieś przesunięcia, no, wszystko jest niedokładne, brudne, a jednak odbieramy to wszystko jako dobre, tak? Czyli no, w jakiś sposób rzecz, która jest brzydka, dochodzimy do wniosku, że jest spoko. Podobnie Jonathan Bernbrook, który słynie z takich bardzo obfitych i detalicznych identyfikacji wizualnych, wykorzystujących, nie wiem, po 10 różnych krojów w jednym projekcie, co też, no, podejrzewam, że jakbym przyszedł do pana od typografii na Akademii Sztuk Pięknych i użył 50 krojów, no to by stwierdził, nie, no, chyba zwariowałeś, przecież to źle wygląda. No, Jonathan Bernbrook po raz kolejny udowadnia, że tak się da i że to wygląda dobrze, więc widzimy, że ten bunt prowadzi, no i tak naprawdę pcha projektowanie naprzód. Ten bunt czasem nie jest tylko wynikiem świadomości projektowej. Dla przykładu, nie wiem, to jest z Kirgistanu jakiś tam jakaś babuszka sprzedająca jabłka, a obok typografia w Kirgistanie, czyli coś, co mnie na przykład zachwyciło, że nagle błędy i właśnie taka nieświadomość prowadzi do tego, że odkrywamy coś zupełnie nowego, czyli osoba, która nie miała pojęcia o typografii, zrobiła szyld, który jest jednocześnie cyrylicą stylizowaną na skrypt arabski, czyli jakiś taki w ogóle troszkę kulturowy mindfaczek, który sprawia, że mi jest dobrze i sobie na to patrzę z rozkoszą, mimo że ta osoba wcale tego nie zakładała, czyli to też czasem bierze się z nieświadomości. Inną sprawą jest to, że czasem jakiś taki brak wiedzy i brak warsztatu sprawia, że również graficy się zachwycają. No, wszyscy pewnie już słyszeli o typo Polo i zachwycie nad jakimiś takimi wernakularnymi sprawami. Jedziemy gdzieś na wieś, to się zachwycamy uroczą tabliczką. Ze mną jest nie inaczej. No, też jakiś tam w Tanzanii, jak byłem, to zachwycałem się jakimiś takimi amatorskimi tabliczkami, że zrobiłem krój pisma bazujący właśnie na jakichś takich nieudolnych eksperymentach.
typograficznych. Czasami te rzeczy dzieją się również nieświadomie, już nawet nie tylko w sferze projektowej, ale są według mnie dużymi odkryciami na skalę światową, na przykład metro w Meksyku, które zrezygnowało praktycznie z zapisu typograficznego na rzecz znaków. Dla nas, grafików z Europy, to może być, ale super, w ogóle extra case na jakąś konfet, rolo, a tam jest to realny problem, ponieważ jest bardzo duży procent analfabetów, którzy po prostu bez tego nie poradziliby sobie w komunikacji z metrem. Natomiast my, przyjeżdżając z Europy, zachwycamy się, że pomimo, że nie znamy hiszpańskiego, jesteśmy w stanie sprawnie poruszać się po stacjach metra i uważam to za w ogóle rewolucyjny wynalazek, który powstał po prostu przez przypadek z najzwyklejszej potrzeby lokalnych mieszkańców. I w tym momencie, jak już wiemy o tym Barnbruku i tych wszystkich niedobrych projektantach, którzy podważają wszystkie zasady, których nas grzecznie uczyli nauczyciele w szkołach albo na tutorialach, dochodzimy do takiego śmiesznego słówka z socjologii jak gentryfikacja. Oczywiście pewnie socjologowie mnie wyśmieją, że używam tego w kontekście projektowania graficznego, ale podejrzewam, że część z was się spotkała z taką ilustracją w internecie, że najpierw mamy Old Industry, potem Old Industry Studios, potem Creative Hub Cafe, a potem bananowe apartamenty dokładnie w tym samym budynku, tak? Czyli taki cykl, który się w pewnym momencie zamyka. I wydaje mi się, że w projektowaniu możemy wyróżnić i w typografii, i w brandingu, i w plakacie, i w książkach to samo. Czyli zaczynamy na początku od zupełnego basicu, czegoś, co jest złe, bo jeszcze nie mamy tych umiejętności. Dopiero się zaczynamy uczyć zasad po prostu, jak się tworzy kroje pisma, jak się kreśli znaki, jak się buduje księgi znaków. Potem w dwójeczką możemy zaznaczyć moment, w którym już się nauczyliśmy. Jesteśmy tymi designerami, którzy już mają skille, know-how i wszystko, ale potem już zaczynamy się najzwyczajniej w świecie nudzić i zaczynamy to wszystko podważać, redefiniować i zastanawiać się, w którą stronę można pójść, żeby zrobić coś dziwnego. I to jest właśnie ten trzeci punkt, czyli zamknięcie kółeczka, że wracamy tak naprawdę do punktu wyjścia i jakimś cudem jadąc na, nie wiem, na wschód, zachwycamy się tym samym, co było u nas jeszcze 20 lat temu nie do pomyślenia, tak? Czyli syf, szare bloki i tak dalej. Dzisiaj, jak jest już nurt i zajawka w modzie na post-sowiet, to nagle wracamy do tych samych rzeczy, które nas irytowały 20 lat temu, ale już z nowym w ogóle vibe'em, ale ekstra, super, dresy do skórzanej kurtki, płomienie na spodniach, w ogóle super sprawa. 5 lat temu uznalibyśmy, że to jakiś wieśniak z Piardziszewa przyjechała dziś, no lata po wybiegach w Paryżu, czyli widzimy, że to kółeczko gdzieś cały czas nam się zamyka i żeby pokazać wam, jak to się w świecie typografii dzieje, wybrałem kilka krojów pism, które właśnie ulegają według mnie takiemu rodzajowi gentryfikacji. Po pierwsze, kroje monospace. Pewnie większość z was kojarzy te kroje. Są to takie brzydkie robale, które powstały z potrzeby informatyków ze względu na to, że większość programów po prostu nie obsługiwała żadnych funkcji OpenType, włącznie z parami kerningowymi. Wymyślono rodzaj liter, które wszystkie mają taką samą szerokość. Czyli na przykład bardzo dziwne I, takie szerokie, bardzo wąziutkie M, L z jakimś daszkiem i jakimś dziwnym dołem, ale dzięki temu po prostu nie potrzebujemy kerningu i to działa. Krój powstał dla informatyków, a jakimś cudem nagle ostatnio oglądam identyfikacje wizualne, które wykorzystują kroje monospaced i w dodatku są fajne. Czyli widzimy, że coś, co powstało w zupełnie innym, z zupełnie innej potrzeby, nagle graficy przygarniają i robią z tego użytek i robią z tego jakąś wartość dodaną. Podobnie z projektem Janka Estrady Osmyckiego, który robił ID do wystawy Polacy Europy, wykorzystując przetworzoną szwabachę. Czyli zobaczcie, że gość robi ID wystawy o Polakach w Europy, wykorzystując literę, która, no tak jakbyśmy chcieli ją nazwać, no jest takim symbolem agresji Niemiec na Polskę, a jednocześnie uznajemy, że to jest świetne, znaczy tak mi się wydaje, może tu są jakieś inne głosy, ale że uważamy, że to jest jakiś fajny projekt i że generalnie wszystko jest spoko. Czyli ponownie przetworzenie czegoś, co w zupełnie innym kontekście funkcjonowało, wyjęcie tego i wsadzanie w nowy. Inną sprawą jest mój ulubiony sklep z fontami ostatnio, czyli Dafont. Na Dafoncie mamy naprawdę taką masę dziwnej typografii, która podejrzewam, że zaraz będzie gigantyczny boom na Dafonta i ludzie przestaną kupować inne projekty, bo mamy tam tyle amatorskich kwiatków, które przez swą właśnie, przez brak wiedzy są ciekawe i, no, i charakterystyczne, że podejrzewam, że zaraz się wszyscy na nie rzucą. No, zobaczmy tu taki przykład ostrego szeryfowego kroju, który z automatu ma jakiś taki brzydki cień, dziwny J, jakieś takie w ogóle creepy detail, a jednocześnie myślę, że część z was już tutaj widzę, że się uśmiecha, że z chęcią użyłoby go w jakimś odważnym ID jakiejś wystawy. Ale mamy też przykład z polskiego podwórka.
nie pamiętam ile lat temu, ale Marek Zygmunt, polski projektant, dostał zlecenie od Ministerstwa Infrastruktury i Transportu na zaprojektowanie systemu oznaczeń drogowych. Pan Marek musiał tak naprawdę w niecałe 3 miesiące zaprojektować wszystkie te znaki, które mamy na drogach, zaprojektować wszystkie tablice i sposób, w jaki komunikujemy się z kierowcami. Oprócz tego no tam masa jakichś najróżniejszych rzeczy i krój pisma, który będzie w Polsce występował na drogach. Oczywiście dzisiaj no, możemy się tak uśmiechać na ten krój, ma bardzo dużo jakichś takich dziwnych detali, brzydkie znaki diakrytyczne i tak dalej, ale jednocześnie jest bardzo charakterystyczny. Oczywiście tam 40 lat temu był uznawany za po prostu coś niesamowicie nowoczesnego, bo były badania, zresztą bardzo śmieszne, przywiązywano tablicę do malucha, siedziała widownia i ten maluch jechał w stronę widowni i oni oceniali, na ile te litery są czytelne, no i stwierdzili, i według tych badań, takich trochę jak z filmu o Boracie, wszystko się zgadzało i uważali, że ten krój jest czytelny. No oczywiście z dzisiejszej perspektywy naukowo wiemy, że no, ten krój nie ma prawa być czytelny, bo A wygląda jak O, że generalnie nie ma żadnych korekt optycznych, jest strasznie dużo ozdobnych detali, no więc ten krój absolutnie nie powinien sprawdzać się na drogach. A nagle patrzymy na tego wspomnianego Ludwika Balanda, który wykorzystuje krój, który miał być nowoczesnym krojem drogowym, nagle trafia na plakaty Muzeum Sztuki w Warszawie i tak naprawdę zastanawiamy się, o co chodzi i dokąd to wszystko zmierza, tak? No bo co ma Marek Zygmunt wspólnego z jakimś postmodernistycznym, szalonym designerem ze Szwajcarii, który wykorzystuje polskie liternictwo drogowe dla instytucji kultury. No w sensie już w ogóle czyste szaleństwo. Jeszcze jeden przykład, jeżeli chodzi o wayfindingi, to projekt do takiej szkoły w Nowym Jorku, New School, za który odpowiada Pentagram. My przywykliśmy do tego, że generalnie wszystko musi być takie wycyzylowane, piękne, jeżeli mamy już jakiś wayfinding, no to te litery muszą być ultraczytelne, no bo inaczej, nie daj Boże, ktoś się pogubi w tym budynku. Pentagram w tym roku, nie w tym roku, to już było jakiś czas temu, udowodniło, że wcale nie. Wymyślili system, który opierał się o typografię, która w zależności od piętra miała albo bardzo mały ten ekstent w dół, albo bardzo duży, tak? Czyli zobaczcie, że wybrali jakiś projekt, zresztą kroju pisma Petera Bilaka i dodali do niego strasznie dużo ozdobników, czyli coś, co jeszcze parę lat temu by uchodziło za totalny idiotyzm, no bo po co krój w wayfindingu psuć jakimiś ozdobami? Oni stworzyli z tego nową jakość i okazało się, zresztą jak tam byliśmy, że wcale nikt nie wpada na ściany, że da się spokojnie znaleźć łazienkę, że generalnie da się żyć i wydaje mi się, że generalnie w Europie, przez to, że my nie mamy żadnych innych problemów, zaczynamy po prostu już tak silnie szukać jakichś dziwnych problemów laboratoryjnych, badań nad tym, czy krój jest czytelny, czy nie, że po prostu się odklejamy od rzeczywistości, bo jakoś w Ameryce Południowej każdy autobus jest pomalowany przez kierowcę w inny sposób, nie wiem, na przykład w Paragwaju. Nie da się tych numerów zupełnie odczytać, bo po prostu są tak ozdobne, jeszcze są malowane ręcznie przez amatorów, więc ich formy są kosmiczne. A jakimś cudem wszyscy sobie żyją, dojeżdżają z jednego miasta do drugiego, a przyjeżdżają ludzie z Europy i się zachwycają, jakie to jest piękne, pomimo że wracając do Europy znowu siedzą przy komputerze i prowadzą badania na temat czytelności krajów pism, więc widzicie, że to jest jakaś dziwna sprawa. Ostatnim przykładem takiej projektowej właśnie przemiany jest krój Times New Roman, którego pewnie często używacie. No, teraz jest głośno znowu o Timesie ze względu na to, że funkcjonuje ten Times Newer Roman, lekko szerszy, dzięki czemu wypełniamy więcej przestrzeni tekstem. Times New Roman powstał do gazety Times, która była drukowana na żółtym papierze i z założenia miał zbyt duży kontrast, żeby korespondował z tym kolorem papieru. Dlatego używanie go na bieli generalnie no, nie jest najlepszą opcją, ponieważ ma strasznie wtedy ostre światło i męczy oczy, a jednocześnie wszyscy go używają i jakoś się do niego przyzwyczaili. Dobra, jeżeli chodzi o rozwój, to co nas czeka w typografii w takim razie teraz? Co się wyprawia? No na przykład warianty optyczne. Kiedyś Zecer, który wycinał czcionki, zawsze przygotowywał kilka wariantów każdej litery w zależności od stopnia, czyli inaczej wyglądało 6 punktów, inaczej 12. W typografii było to przez długi czas niemożliwe, aż do teraz, kiedy powstają właśnie odmiany optyczne, czyli inna jest odmiana, nie wiem, do nagłówka, inna do tekstu. Żeby to lepiej zobrazować, to jest przykład takiego ładnego rewiwalu kroju Thesaurus. Na górze mamy odmianę tekstową, widzimy jak inaczej wygląda od odmiany displayowej, tak? Display ma zdecydowanie bardziej zamkniętą aparaturę, ma bardziej ostre wszystkie
wszystkie krzywe poprowadzone, natomiast ta tekstowa litera wygląda trochę rozlana taka, więc widzimy, że te różnice są dosyć duże, dzięki czemu po prostu fajnie to siedzi w tekstach. Co sprawia, że te kroje optyczne wchodzą do użytku? No to, że po prostu pojawiła się technologia variable fonts, czyli takie kroje, które będą się samogenerowały pomiędzy instancjami, czyli mamy na przykład super grubasa, super wąskiego, monolinearnego i szeryfowego i pomiędzy nimi sam grafik będzie decydować, której odmiany chce użyć, tak? Po pierwsze, będzie ten plik ważył dużo mniej niż cała jakaś rodzina 100 odmian. Po drugie, graficy dostaną nowe narzędzie w postaci dokładnego wyboru odmiany, której chcą użyć, czyli no bardzo fajna sprawa. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle rozwiązanie w variable fontsach będzie mogło być wykorzystane do znaków, że będą zmieniały się znaki w zależności od wariantu optycznego. Jak będzie mały, to będzie tracił detal, jak będzie większy, to będzie dostawał tego detalu. Żeby zobrazować, jak może to działać w identyfikacji, no to jest nowe ID Dropboxa z wykorzystaniem kroju Sharp, czyli widzimy, że to sobie po prostu się może skalować, może się animować i wyprawiać dużo więcej rzeczy. Na pewno to się przyda przy wszelakich, nie wiem, programach telewizyjnych, gdzie na przykład w zależności od długości tekstu będzie nam się ładnie skalować ten tekst, będzie można animować te fonty, no robić najróżniejsze rzeczy, więc wszystko będzie edytowane za pomocą takiego panelu, więc generalnie wydaje mi się, że typografia naprawdę leci do przodu i ci ludzie są szaleni i wymyślają coraz nowsze rzeczy. Jeżdżąc po konferencjach typu Atypi, no możemy być zszokowani, jak dziwne rzeczy nas czekają już w niedalekiej przyszłości, a my, ja również się zajmuję grafiką i wiem, jak jesteśmy daleko za typografią, że dopiero dzisiaj ludzie zaczynają kumać, o co chodzi z używaniem różnych funkcji OpenType, a tu już się tak naprawdę szykuje lot na Marsa i variable fonts. Jak to się wszystko skończy i wybieranie przez użytkowników właśnie konkretnych odmian. Okej, no dobra, no to które glify są dobre, a które złe i kto o tym decyduje? No po tym wszystkim, co teraz powiedziałem, czas na odpowiedź. Generalnie według mnie to jesteśmy my wszyscy, czy wy wszyscy i my decydujemy o tym, które są dobre. Co się na to składa? No to, czy my mamy wiedzę i jak tę typografię dobrze wykorzystywać. Widzieliście i przykłady brzydkiej typografii dobrze wykorzystanej i ładnej typografii, która była wykorzystana w masakryczny sposób, czyli tak naprawdę wszystko jest w rękach grafików i niestety no, nikt nie da złotej recepty, który krój wybrać do projektu, no to jest tak naprawdę część waszego warsztatu projektowego i tyle. Dziękuję bardzo. Mam pytanie o fonty. Gdzie szukać fontów dobrej jakości? Gdzie szukać fontów dobrej jakości? No, tak jak pokazywałem prezentację, wydaje mi się, że najlepszym miejscem do szukania fontów dobrej jakości są małe domy typograficzne, czyli tak naprawdę no, warto zaglądać na takie strony jak Commercial Type, ITC Foundry, Indian Type, Rosetta Type, czyli wszystkie te pracownie, które zrzeszają po kilku raptem designerów i sprzedają wysokiej jakości rzeczy. Drugą sprawą jest to, że zazwyczaj dobre fonty od słabych też można ocenić po tym, co pokazywałem z tym E równa się MC kwadrat, czyli po procesie twórczym. Zazwyczaj dobre projekty mają tak zwane mikrosajty, czyli strony, gdzie jest cała historia powstania kroju, jakiś tam brief, po co ten krój powstał i do czego może być użyty. I wydaje mi się, że tak najlepiej odsiać te przysłowiowe ziarna od plew. Kiedy zaczynasz projektowanie jakiegoś kroju, czy zaczynasz od konkretnej litery, czy jest taka? Wczoraj miałem o tym rozmowę z Adamem Twardochem, który prowadzi teraz badanie na ten temat, od których liter projektanci zaczynają projektować krój pisma. I okazało się, że najczęściej zaczynają od N, O, G i A, więc to jest taka ciekawostka, no prawdopodobnie ze względu na to, że projektując krój, oczywiście grafik nie siedzi i nie rysuje 26 małych i 26 dużych liter, tylko wybieramy sobie zestaw charakterystycznych znaków, z których możemy zmultiplikować jakąś taką quasi składkę tekstu, żeby zobaczyć, czy to działa. Czyli no, ja jeżeli bym miał ocenić, znaczy powiedzieć o ulubionych literkach, od których zaczynam, to myślę, że to jest litera N, litera A ze względu na charakter i częstotliwość występowania oraz litera G. I tu warto zwrócić uwagę, że w różnych językach różna jest częstotliwość występowania różnych liter. I na przykład no właśnie wspomniany Adam Twardoch zawsze mówił, że jeżeli już ci się nie chce i masz spieprzyć jakąś literkę, no to lepiej spieprz X, które nie wystąpi w polskim, a bardziej skup się nad literą A, która występuje cały czas. Na początku nawiązywałeś bardzo do muzyki i narzuciło mi się takie pytanie, czy twoim zdaniem kroje nut, których właściwie jest bardzo chyba niewiele, też jeszcze możemy zaliczać do typografii, czy już raczej to jakaś osobna dziedzina by była?
Generalnie założeniem typografii jest projektowanie znaczków. Te znaczki mogą być najróżniejsze i Unicode to jest tak naprawdę biblioteka już ponad 100 tysięcy różnych znaków, wliczając to hieroglify egipskie i tak dalej, więc wydaje mi się, że jak najbardziej myślę, że można zaprojektować nowy krój nutowy i wymyślić jakieś nowe formy. Problem zaczyna się w momencie, kiedy zderzymy z tym użytkownika. No mamy na przykład Strzemińskiego, który wymyślił bardzo taki awangardowy zestaw liter, nie wiem, czy kojarzycie takie geometryczne Strzemińskiego literki w Łodzi. Pewnie niektórzy kojarzą. No, generalnie zamysł fajny, ale no wiadomo, że to nie zostanie wdrożone do użycia, no bo to jest jakiś utopijny projekt, wymyślenie na nowo alfabetu, ponieważ alfabet jest naleciałością no, bardzo długiego czasu, napływów różnych kultur w różne miejsca, no i ciężko jest generalnie nagle zrobić przewrót. Podejrzewam, że jeżeli ktoś by chciał zrewolucjonizować zapis nutowy, no to musiałby być to dłuższy proces, przepracowany z jakimiś tęgimi głowami z muzycznego świata i że nie da się tego zrobić na zasadzie, a to dziś sobie zmienię nuty i wymyślę nowy krój. Co robić, jeżeli pobrałeś bezpłatną ciągę i chcesz ją gdzieś wykorzystać i jak sprawdzić, czy ona nie jest kradziona? I drugie pytanie od razu, jeżeli pobrałeś ciągę, tam jest dokument, na przykład licencja i jest ta licencja tylko do zapoznania bezpłatna, dlatego żeby wykorzystać ją trzeba znaleźć tego autora tej ciągi, ale nie ma żadnej informacji o tym autorze. No to najlepiej nie używać takiej czcionki, bo może to jest jakiś czarodziej, który siedzi sobie w jakimś podejrzanym kraju, wrzuca taki krój, a potem sprawdzi, że go użyłaś i zażąda kary finansowej i będzie koniec. A tak na serio, no generalnie trzeba uważać na to wszystko. No wiadomo, że jest dużo tych wspaniałych sklepów typu Chomikuj, typu Torrents, typu coś tam, jakieś 101 darmowych fontów, ale generalnie jeżeli mamy samego OTF-a bez licencji, no to możemy się obawiać, że coś z tym jest nie tak i generalnie najłatwiej to sprawdzić, wpisując nazwę fonta i zobaczenie, czy on gdziekolwiek występuje. No jeżeli to jest font z legalnego źródła, to prawdopodobnie znajdziemy go na kilku platformach sprzedażowych. Jeżeli jest wątpliwej jakości, no to możemy też spróbować otworzyć go na przykład, nie wiem, w Glyphsie albo w FontLabie i wejść w metadane tego projektu i zobaczyć, kto jest wymieniony jako właściciel praw autorskich i wtedy próbować uderzać do właściciela. Oprogramowanie. Generalnie do projektowania krojów pisma używamy tak naprawdę no, głównie trzech programów. Jeden to jest Glyphs, on jest tylko na Maci, drugi to jest FontLab, to jest takie bardzo zaawansowane narzędzie, trzecie to jest RoboFont. Generalnie każdy z tych edytorów bije na głowę oczywiście Illustratora, który się nie nadaje tak naprawdę do kreślenia i to jest jakaś zabawka do robienia pocztówek. Na każdy, kto przesiądzie się na Glyphsa i spróbuje wykreślić znak w Glyphsie, doceni jego walory jako parametrycznego w pełni programu. No i tak naprawdę z tego się korzysta. W sensie Glyphs, FontLab, RoboFont. Zresztą jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy, bo robimy pierwsze w Polsce warsztaty takie poświęcone tylko i wyłącznie produkcji fontów. Możecie wejść na Boruta Type, więc zapraszam. Chciałbym, żebyś odpowiedział w końcu na pytanie w temacie, czyli jak naprawdę rozpoznać dobry krój. No, krótko i konkretnie. No tak jak na ostatnim slajdzie z tą piękną rączką z Shutterstocka, no to wy jesteście od tego, żeby decydować, co jest dobrą typografią. Niestety, no tak jak pokazywałem na przykładach, to zależy bardzo od kontekstu, w którym używamy kroju i nie da się jednoznacznie powiedzieć, że ten krój jest dobry albo niedobry. No, możemy ocenić, że załóżmy, towarzyszyły mu fajne, dobre założenia, że on będzie, nie wiem, używany w książce, ale potem nagle ktoś używa odmiany tekstowej w nagłówku i ten krój robi się niedobry, bo nie jest użyty tak, jak trzeba. Albo na odwrót, tak jak pokazałem, monospacety, które były zaprojektowane dla informatyków, a są używane w identyfikacjach i wszyscy uważają, że to jest super. Super prezentacja po pierwsze, a po drugie mam pytanie, bo tutaj pokazywałeś, że świat zmierza w kierunku takiego trochę kiczu, nawet wśród projektowania typograficznym. I zastanawiam się, czy ty podnożysz tym nurtem, czy jednak zostaniesz przy takim klasycznym projektowaniu i gdzieś tam będziesz projektował fonty, które są cały czas popularne. Nie będą takie awangardowe. No, cytując klasyka, trzeba płynąć pod prąd, bo z prądem płyną tylko śmieci. No żartuję, oczywiście. Generalnie łatwo tak wyrokować, co się chce robić, ale wydaje mi się, że ostatnio jest taki kawałek z projektu EB Tymczasem Wojtka Sokoła, w którym on mówi, że trzeba się oglądać na młodych, by wiedzieć, co się kroi i patrzeć na starych, by wiedzieć, jak było. I wydaje mi się, że to jest złota zasada i ja nie lubię generalnie ani w projektowaniu, ani w typografii, ani w żadnych takiego kategoryzowania i uznawania. Dobra, to od dzisiaj będę szalonym designerem i robię riot. I myślę, że to jest właśnie fajne, że sobie możemy i w dzisiejszych czasach mamy takie możliwości, że z jednej strony
sobie mogę, nie wiem, projektować szalony branding dla kolegi, elegancką identyfikację dla kogoś tam, a jeszcze w tym czasie, nie wiem, malować jakiś tam wywrotowy obraz olejny, w sensie, że tak naprawdę, no nie wiem, mi się wydaje, ja sobie cenię to, że robię czasem kroje tekstowe, czasem takie displaye jak ten Magiel, którego pokazywałem i że to daje jakąś tam wolność, a też fajna sprawa, no bo można sobie dotknąć różnych materii. Super, dziękujemy bardzo, Mateusz. Dziękuję również. Brawa.